Dzisiaj opowiem Wam troszkę na temat naszego projektu domu, dlaczego wybraliśmy projekt indywidualny, czym się kierowaliśmy, dlaczego dom parterowy, a nie piętrowy. Pokażę Wam również rozmieszczenie pomieszczeń, ilość pokoi, jak to wszystko będzie u nas wyglądało. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, koniecznie to zrób. Tutaj jest najważniejszy kierownik budowy. Cześć! Kto to jest kierownikiem budowy? Co? Kto to jest kierownikiem budowy? Brawo! Zacznę od tego, dlaczego wybraliśmy dom parterowy. Dla nas jest najbardziej praktyczny i to był główny powód. Wszystko jest w jednym poziomie, nie trzeba biegać po schodach. Poza tym ja, jak i mój mąż mieszkaliśmy w domach rodzinnych piętrowych, dlatego już wiemy, jak to wszystko wygląda. I tutaj byliśmy w 100% pewni, że chcemy dom parterowy. Też zaobserwowałam u znajomych, że po kilku latach mieszkania w domach piętrowych robią sobie na dole w pokoju gościnnym, czy też z gabinetu jakby robią sypialnię. Dlatego, ale to jest kwestia gustu, kto co woli, czy dom parterowy, czy piętrowy. My wybraliśmy dom parterowy. Cenowo jak to będzie wyglądało? Zobaczymy w trakcie, będziemy Wam wszystko pokazywać na bieżąco i opowiadać. U nas tych kosztów będzie wyjątkowo troszkę więcej, ze względu na to, że jest długi budynek, ale jeżeli mieliśmy możliwość postawienia domu parterowego, to się nie zastanawialiśmy, tylko od razu podjęliśmy tą decyzję. I tym samym przechodzimy do tematu, dlaczego wybraliśmy projekt indywidualny. Nie ma gotowych projektów na tak wąską działkę. Mówię tutaj o domu parterowym. Przypomnę, że nasza działka ma 14,5 metra szerokości, a 49 metrów długości, więc jest naprawdę bardzo wąska. Uważam, że jeżeli ktoś ma nietypową działkę, tak jak my, albo po prostu nie znalazł w internecie tego, czy tam w katalogach tego, co po prostu mu się podoba, naprawdę polecam projekty indywidualne. Ty też? My poszliśmy do architekta i dokładnie powiedzieliśmy, ile chcemy mieć pomieszczeń, po ile mniej więcej metrów kwadratowych i on to po prostu stworzył. Więc naprawdę warto pobudować taki dom, jaki my chcemy, nie mieć żadnych ograniczeń związanych z projektami gotowymi. Projekty gotowe kosztują 2, 2,5, nawet 4 tysiące złotych i do tego jeszcze dochodzi koszt adaptacji, a naprawdę projekty indywidualne nie są dużo droższe. Oczywiście każdy ma inne zdanie, ja nie chcę tutaj powiedzieć, że projekty gotowe są złe, bo one są naprawdę bardzo dobre. Jeżeli ktoś ma dużą działkę i wszystko mu się podoba w tym projekcie, no to dlaczego nie? U nas głównym powodem kupienia projektu indywidualnego była wąska działka, ale nie ukrywam, że fajnie było iść do architekta, powiedzieć dokładnie, ile metrów chcemy mieć sypialni, garderoby czy łazienki. Nie było to po prostu narzucane przez projekt gotowy. A jak będzie wyglądał nasz dom? Zacznę od tego, że zupełnie nie zależało nam na tym, żeby mieć duży ogród. Chcieliśmy mieć dom parterowy z dużym tarasem i rzeczywiście tak będzie. Jest bardzo fajne rozmieszczenie ze względu na to, że możemy wyjść na ten taras, patio z salonu, z sypialni i z gabinetu, a na drugi taras możemy wyjść również z salonu i z pokoi dla dzieci. Dom ma wygląd nowoczesnej stodoły. Będą to takie trzy bryły. W pierwszej znajduje się garaż, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, wiatrołap i gabinet, czy też pokój gościnny. W drugiej bryle znajduje się, będzie znajdował się salon z jadalnią i kuchnią. Ta druga bryła będzie miała prawie 65 metrów kwadratowych i tam nie będzie stropu. Zależało nam na tym, żeby była duża przestrzeń, taka antresola. W trzeciej bryle będzie sypialnia, łazienka, druga łazienka, dwa pokoje i pralnia. Czyli w sumie mamy cztery pokoje plus salon. Co nam się bardzo podoba? Nie mamy małych okien. Czy to w sypialni, czy w łazience, czy w pokoju gościnnym mamy okna od podłogi. W sumie będziemy mieć 163 metry kwadratowe powierzchni użytkowej plus garaż i pomieszczenie gospodarcze, co nam daje 208 metrów kwadratowych.
Dajcie znać w komentarzach, czy Wy również jesteście za domem parterowym, czy może za domem piętrowym. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach.